Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Fascynacja trwa, część druga. Pogląd na temat tzw. Jezusa historycznego został oparty na wierzeniu, że w Ewangeliach można znaleźć dość danych, by zrekonstruować obraz mistrza jako postaci historycznej, pomimo rzekomych teologicznych przekłamań dokonanych przez Kościół wczesnochrześcijański. Nowe podejście do studiowania postaci Chrystusa było uważane przez tych racjonalistów za naukowe, a zatem zgodne z duchem czasów. Ten nowy trend rozwijał się do XX wieku, gdy nowe badania pomogły nam go podważyć, wykazując, że cała idea Jezusa historii jest zupełnie nienaukowa i subiektywna. W świetle rzetelnej analizy to racjonalistyczne przedsięwzięcie okazało się zupełną porażką. Dzieje badań i dociekań związanych z osobą Jezusa są długie, pełne zwrotów i komplikacji. Nie musimy jednak zaprzątać sobie nimi umysł, może z wyjątkiem wzmianki o tzw. seminarium jezusowym, współczesnej grupie radykalnych uczonych zdecydowanych dokonać tego, co nie udało się do tej pory innym. Ich celem jest uratowanie Jezusa przed krętaczami, którzy napisali Ewangelię. Obecnie niemal nikt nie traktuje seminarium językowego Jezusowego poważnie. Jak można na serio traktować ludzi, którzy twierdzą, że Jezus po śmierci nie zmartwychwstał, ale został zjedzony przez psy? Teraz chrześcijanie mają pewność, że chrześcijaństwo opiera się na mocnych historycznych podstawach. Pomimo 2000 tysięcleci krytyki i sporów Chrystus pozostaje niekwestionowanym Panem wieków. W jednej z najtrudniejszych wypowiedzi pod adresem współczesnych mu myślicieli apostoł Paweł podsumował sedno chrześcijańskiego zwiastowania w następujący sposób. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 1 Koryntian 1,18. Dlaczego to poselstwo o krzyżowanym Jezusie jest tak ważne również dla nas? Przeczytaj 1 Koryntian 1,18-27. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, roztropność roztropnych i odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obróci w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagali, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Jakie przesłanie zawiera ten fragment? Jakie elementy naszej wiary nie mogą być wyjaśnione przez mądrość świata? W jaki sposób Bóg obrócił w głupstwo mądrość świata? Zobacz 1 Koryntian 1,20. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obróci w głupstwo mądrości świata? Dziękuję.